Dużym powodzeniem wśród organizacji pozarządowych na terenie województwa świętokrzyskiego cieszy się projekt aktualnie realizowany przez Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego. Chociaż nazwa tej instytucji wskazuje, że swoje działania kieruje do samorządów, to jednak w ostatnim czasie wiele dzieje się również w Instytucie dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Projekt, który realizowany jest od września, potrwa do grudnia przyszłego 2022 roku. Cieszymy się, że nasz projekt dla organizacji pozarządowych naprawdę wypalił, dobrze wystartował, tak mogę powiedzieć, że jest bardzo duże zainteresowanie organizacji pozarządowych. W ramach trwającego projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą liczyć na fachowe wsparcie w wielu dziedzinach. Jak wyjaśnia prezes SiSTU, aktualne tematy nurtujące organizacje to przede wszystkim źródła finansowania, kierunki rozwoju i aktualne trendy w działalnościach tego typu organizacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane przez Instytut szkolenia i webinary oraz indywidualne konsultacje z ekspertami. Tematy, które wracają, są tematami, które można by powiedzieć z jednej strony przeczuwaliśmy, a więc chodzi tak naprawdę po pierwsze o finansowanie organizacji pozarządowych. Jak im w tym pomóc? A źródła są różne. Oczywiście pierwsze skojarzenie to fundusze europejskie, ale na szczęście nie tylko. Są różne ciekawe bardzo programy krajowe, szczebla centralnego czy regionalnego, są różne programy innych fundacji, tak żeby małe stowarzyszenia, małe organizacje mogły skorzystać, poszukać sobie czasami źródła albo nawet jak mówimy źródełka do rozwoju. To bardzo fajne tematy, które nam wracają w pierwszych szkoleniach. Też jest dużo mowy o takim rozwoju strategicznym, to znaczy czym powinna taka fundacja czy organizacja pozarządowa się zająć, jakie przyjąć kierunki swojego działania, bo świat się bardzo dynamicznie zmienia i jak wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, na przykład w sensie społecznym, solidarności społecznej, działań takich oddolnych, czy promocji produktów lokalnych, żywnościowych, to też te tematy wracają. W gronie licznych ekspertów Świętokrzyskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego znalazł się doktor habilitowany profesor Andrzej Pawlik z Katedry Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który przyznał, że oferowana przez Instytut oferta jest bardzo atrakcyjna. Chciałbym podkreślić znaczenie właśnie tego typu organizacji, które mają wymiar obywatelski. Organizacja, czy to fundacje, czy stowarzyszenia, tutaj różnie nazywamy, podejmowane przez nich inicjatywy są efektem takiego obywatelskiego zapotrzebowania. My cieszymy się, kiedy z boku ci, którzy nie są związani w żaden sposób z władzą, natomiast są zainteresowani dobrem publicznym, podejmują współpracę, podpowiadają, szkolą, prowadzą różnego rodzaju zajęcia, które służą samorządom. Wydaje się, że tych organizacji powinno być dużo. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszluga.